Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat kondycji fizycznej u malarza. Podczas moich studiów na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych mój profesor od wychowania fizycznego stwierdził: jesteś malarzem, a to będziesz miał żylaki. Wziąłem sobie to do serca. Chciałbym zaprezentować Państwu kilka takich ćwiczeń, które pomagają mi w utrzymaniu kondycji. Zapraszam. Istotny w pracy malarskiej jest oczywiście uchwyt dłoni. Ma to znaczenie zwłaszcza przy realizacji większych formatów. Nie zapominajmy o drążku. Znakomicie wzmacnia przedramiona drabinka linowa. Jednak nic nie wzmacnia tak jak lina. Dziękuję Państwu za uwagę.